Cześć, jestem Ewa Zakrzewska, Wy jesteście na kanale Ewokracja i w dzisiejszym odcinku na Waszą prośbę ponownie Daria. No dzisiaj zdecydowanie pokażemy Wam coś, co ja najbardziej lubię, czyli czytamy hejty. Jeszcze nie mogę doczekać, to co? Lecimy? Lecimy. Powiem Wam szczerze, że jak rozmawiałyśmy dzisiaj z Ewą na temat tego, jaki odcinek będziemy kręcić, to nie przyszło nam to tak od razu do głowy, ale postanowiłam sobie sprawdzić komentarze pod ostatnim filmem Ewy na YouTubie, gdzie również byłam gościem. I nie ukrywam, że zainspirował mnie pewien komentarz o tym, że jesteśmy piękne, ale tak ogromna otyłość, bo to nie nadwaga, naraża nasze organy na niewydolność, Ewa. Czy ja jestem w ogóle wdzięczna za tą troskę, bo rzeczywiście to jest bardzo... troska okazana nieznanym Ci osobom, jeszcze taka wiedza medyczna, bo my tego nie wiemy. Po pierwsze, nie wiemy, że jesteśmy otyłe. Ty widziałeś w ogóle coś to? Nie. Bo ja myślałam, że to jest tak, że po prostu wstajesz i nagle jebs. Tak, tak jest właśnie. I generalnie nas to zaskoczyło, ale otrzeźwiałyśmy od razu, w 5 minut, słuchajcie, tak. W 5 minut. Ja jeszcze, Ewa, Ci chciałam powiedzieć, że tutaj Pani pisze również, ile ważysz, bo Ty na pewno nie wiesz, ile ważysz, ja na przykład nie wiem. Ja też nie, bo waga już się przekręca w drugą stronę, więc nie wiadomo, nie. Pani radzi nam zadbać o organy wewnętrzne i nie czekać, aż waga skoczy 200 kilo, bo ponad 100 kilo już na pewno mamy. Powodzenia i miłego dzionka! Miłego dzionka! Dziękuję, dziękuję. Ale nie wiem, czy zauważyłaś, bo to tutaj jeszcze wspomniane, że powinniśmy tutaj przyjmować konstruktywną krytykę. Ja generalnie uwielbiam, jak ktoś bardzo musi podzielić się konstruktywną krytyką na temat czyjegoś zdrowia. Na przykład, ja bym się zapytała, bo jak mam na imię, nie wiadomo, SS. O. Ja bym się zapytała, drogi SS. Chyba raczej droga, bo kwiatek jest. Chociaż nie, to też jest stygmatyzacja. Droga SS, czy na przykład miewasz hemoroidy, bo piszesz, że masz rozmiar LXL. I powiem Ci, że na przykład nieleczone hemoroidy mogą doprowadzić do różnych bardzo złych jakichś tam powikłań i tak dalej, więc uważam, że na to też trzeba zwrócić uwagę. I zastanawiam się, czy nie masz problemów na przykład z jakimiś kobiecymi sprawami, bo na przykład mnie to bardzo nurtuje, wiesz? I musisz się spodziewać konstruktywnej krytyki, bo nosisz rozmiar LXL. Więc a tutaj jesteś w wyższe ryzyko, wiesz, o co chodzi, no. Znaczy, ja na koniec chciałabym tylko dodać, że bawi mnie równie tak, jak wy gruba świnio. Oko, wpadł mi też komentarz i bardzo mi się podoba, nie ukrywam. Komentarz Dagny B. Na Facebooku postanowiła pod reklamą z moim zdjęciem powiedzieć, co myśli. A co? Nie trawię tej zakłamanej, narcystycznej baby. Jest tyle innych modelek plus size. Dlaczego? Dlaczego ona? Rozumiem, że ten komentarz pisała Twoja koleżanka jakaś, tak? Bo Pani po prostu wie, że Ty jesteś zakłamana, narcystyczna, tak. Znacie. Znaczy ja generalnie tak po twarzy to nie wiem, nie znam. Ale ma serduszko w profilu, więc to jest dobra osoba na pewno. Ma serduszko w profilu, wspiera różne fundacje. To musi być dobra osoba, więc ja nie wiem, czy mogę dyskutować z taką osobą, bo może ona wie. Ona wie więcej niż na przykład ty, czy moje koleżanki, czy moi na koledzy. Na pewno wie więcej od ciebie. Tak. Jaką jesteś osobą. Nie wiedziałam, że jestem typem narcystycznym, bo generalnie miałam robioną taką analizę i narcystycznym nie jestem, ale może to było, wiecie, nie zrobione zbyt profesjonalnie. Znaczy, ja myślę, Ewa, że jak na drugi raz będziesz na przykład wyprowadzać psy na paluchu albo wozić posiłki seniorom, to pomyśl nad swoim byciem narcyzem. I zmień to, dobrze? Żeby się Pani na Facebooku nie denerwowała. Nie, ja po prostu wstawię sobie serduszko. Wstawię sobie serduszko i wtedy będę po prostu dobrym człowiekiem i będę mogła powiedzieć wszystko innym ludziom, bo tak. Ale powiem Wam, że ciekawe. Ja, Dagna, Ciebie nigdy nie okłamałam. O co Ci chodzi? Dlaczego ja? A jest dużo innych modelek plus size i ja jestem wielką fanką, mamy bardzo dużo modelek. Tu napisała prawdę, to się zgadzam, jest bardzo dużo innych modelek plus size. No ja mam bardzo krótki komentarz, nie wiem czy w którą stronę z tym pójdziemy, czy to jest konstruktywna krytyka, czy może znowu będzie, że ograniczamy wolność słowa komuś, bo Pani Aleksandra po prostu chciała Ci powiedzieć, że jesteś brzydka. Ale mało tego, słuchaj, bo... Bo dalej? Tak, właśnie był też drugi komentarz i ja się tak nad tym zastanawiałam, bo wiesz, że ja sobie wizualizuję w głowie różne rzeczy.
Więc pani Aleksandra napisała, że jesteś brzydka, poszła sobie zrobić cappuccino, przemyślała to i dopisała drugi komentarz. Ale fajnie, że są większe rozmiary, ale nie promujcie otyłości. Okej, czyli dobra, jestem brzydka, tak. Fajnie, że sklep ma duże rozmiary, tak. Ale ich nie pokazujcie, bo generalnie promujecie otyłość inni, widząc, tak. Że macie te duże rozmiary, miejcie je, bo to jest super, tylko ich nie pokazujcie, wiecie, cicho, tak spod lady, bo jak je macie, to jest okej, okay, ale jeśli je pokazujecie, to wiecie, przyzwalacie grubasom być grubym. Ja od razu bym pomyślała o tym, że warto, wiesz, żyjemy jakby w dobie pandemii, jest lockdown, może warto, słuchajcie, pomyśleć o lockdownie dla grubasów. Na przykład, że między dopiero po 22 mogą grubi ludzie wychodzić, jak już ciemno jest. Żeby nie na czarną branie, że przypadkiem się nie rzucali. Koniecznie. I zakaz profili społecznościowych, bo taki lockdown powinien być też na neta, no bo tutaj ewidentnie pani pije do tego, że jest pokazany w necie grubas taki jak ja. Tak. Właściwie ja. Ale Ewa, już tam się nie zapędzaj z tym byciem grubasem, przypominam, że jesteś brzydka. A. Bo wiesz o co chodzi, to jest ważne, że to jakby... To jest gorsze. Tak, że to nie to, że po prostu jesteś gruba, czyli brzydka. Nie, 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 tu pani postanowiła dokładnie zaznaczyć i gruba, i brzydka. No czego chcieć więcej? Generalnie, pani Aleksandro, weźmiemy wszystko pod uwagę. Zrobimy Ewie operacje plastyczne, też twarzy. Tak, to jakiś nosek, zawsze myślałam o Foxy Eye, tutaj podniesieniu i o korekcie, bo kiedyś ktoś powiedział, że mam uszy jak Shrekowa, no więc właśnie, też nie tutaj... wiem, teraz najgorsze jest cholera to, że ja też powinnam zrobić tę operację, no bo jak mi wszyscy mówią, że jestem podobna do ciebie, a pani Aleksandro rzekła, że jesteś brzydka, to ty znaczy, też jesteś ja jestem brzydka. I co gorsze, jeszcze jestem gruba. Nie ma dla nas ratunku, Ewa. Nie. Zbiórka na operację. Pan Marcin K., który też w profilowym ma dużo miłości, wiecie, te wszystkie naklejki, mówiąc o tym, jakim jesteście dobrymi ludźmi, uwielbiam. Otyłość to ciężka i śmiertelna choroba. Biedna pani ze zdjęcia. Ileż empatii w tym człowieku, ileż... Aż na wzruszenie mnie bierze, po prostu moje hemoroidy ronią krwawe łzy ze wzruszenia. Panie Marcinie, ja bardzo dziękuję za tą troskę i... Cieszę się, że pan mi współczuje. Trochę mi przykro, że niebawem umrę, ale. Znaczy tutaj w trosce, też, w trosce. No ja myślę, że pan. To jest w ogóle kolejny jakiś chyba twój znajomy, no bo jak on tutaj pisze, że jesteś biedną panią ze zdjęcia. Ale taki dalszy, bo nadal pani, bo to jest jeszcze kultura. Nie wiem, czy ty wyczułaś tutaj. Bo tak. Znaczy, empatia, pełna kultura. Pani jest. I jeszcze wiedza medyczna. Słuchajcie. Pan Marcin może jest singlem, może trzeba się tu zapoznać. I ma miłość w profilowym. Czego chcieć więcej? Panie Marcinie. Zapraszamy. Proszę się do nas odezwać na priv. Panie Marcinie, tak. Po prostu serce na dłoni ma pan. Słuchaj, no więc ja mam kolejny komentarz, właściwie nie komentarz, tylko pytanie. Pytanie postawione w eter do mnie, do ciebie. Wiesz, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy i pani Magda pyta, od kiedy otyłość jest normalnością? Zacznijmy od tego, że jakby przy tym zdjęciu nie ma żadnego opisu, że to jest normalne zdjęcie. To jest w ogóle bardzo ciekawe. To zdjęcie w sukience moje. Tak, tak. To jest twoje zdjęcie w sukience. Najbardziej chyba rozbawiło mnie z tego wszystkiego, że ten komentarz ma 24 polubienia. Ciężko mi się odnieść do tego, no bo tutaj... Quo vadis. Tak, od kiedy otyłość jest normalnością? No, ja nie jestem normalna, Daria nie jest normalna, to jest fakt. To jest fakt, tego się nie da zaprzeczyć. Może my powinnyśmy hasztagi takie dodawać, że wiesz, hashtag jestem nienormalna albo hashtag jestem walnięta. Tak. No pani Magda jest normalna, ty jesteś nienormalna. Ja jestem nienormalna. Dajcie nam znać, bo nie wiem do końca tutaj o co chodziło, bo tutaj widać, że jest głębszy jakiś sens i my widać, że się trochę tutaj kawa pociekamy. My za głupi jesteśmy na to. Dajcie znać o co chodziło pani Magdalenie, która jest normalna i mówi, że jesteśmy nienormalne, ale przez to, że jesteśmy grube. Tak. Otyłość wpływa na mózg. No a ja myślę, że wiesz co? Ja myślałam, że na wątrobę i tam było wcześniej wątrobę. Nie, ja myślę, że to masło. Wnętrzości. Ja myślę, że to masło z poprzedniego odcinka, które dalej wpieprzamy i podnosi ceny, nam wpływa na mózg. Dajcie znać, które to prawo, a które to lewo, bo sobie nie radzimy. Zupełnie nie. Na Facebooku pod zdjęciem reklamowym marki odzieżowej, która reklamuje sukienki, że ma w kolekcji rozmiary 48, pani Marzena M. Na zdjęciu nie jest to kobieta o rozmiarze 48. Detektyw. No to ja, no kurczę, chciałam pomóc. Zaczęłam pisać o tych rozbieżnościach w rozmiarówce.
Nigdy nie mówiłam, że noszę polskie 48, nigdy. Znaczy jak nosiłam 48 jakieś kilka kilo temu, może. Ale okazało się, że pani Marzenie nie o to chodziło. Mhm. Pani Marzena rozwinęła myśl. Ewokracja. No i nożyce się odezwały. Nieraz się zastanawiam, czy potrafisz obojętnie przejść przy komentarzach dotyczących ciebie. Ja nie oczekiwałam odpowiedzi z twojej strony. Ja jestem mniejsza od ciebie, a noszę 50. Też mam dobrej jakości bieliznę korygującą. Mhm. Ty będziesz utrzymywać, że jest rozmiar 48. Ja dalej twierdzę, że nie jest to rozmiar 48, a większy. Także nieraz może warto się nie nakręcać. W ogóle zacznijmy od tego, Ewa, że po prostu jesteś tak bezczelna. Jak w ogóle śmiałaś odpisać komuś na komentarz pod twoim zdjęciem? Jestem, no nie potrafię przejść obojętnie. Jestem jakimś nienormalnym człowiekiem. Wspaniale. I ona nie oczekiwała odpowiedzi. I dlaczego ja to zrobiłam? Dlaczego? Dlaczego? No tak jak mówię, no nie dość tego, że jesteś bezczelna, to jeszcze chciałaś kobiecie nie pomóc wytłumaczyć, jak wygląda kwestia rozmiaru. No, skoro jest ode mnie większa, to chciałam powiedzieć, że znaczy mniejsza, przepraszam, jeśli ja jestem większa i zmieściłam się w te ubrania, to znaczy, że ona w to wejdzie dwa razy co najmniej. No ale ona się niezadowolona była i no... Po co się nakręcać? Ewa, nakręcające się nożyce, nie widzę sensu. Po prostu muszę ignorować komentarze pod moimi zdjęciami, tak to powinno działać. Dajcie znać w komentarzach, a my nie odpiszemy. Tak. Nie ukrywam, że jestem bardzo szczęśliwa, że ten ulubiony mój komentarz właśnie przypadł mi do czytania. Ja Zakrzewska, też chyba jakaś twoja koleżanka albo kolega. No ale bo... z małej Zakrzewska. No z małej, no a jak z dużej? Jesteś gruba, nie należy ci się szacunek, hello. Wygląda jak orka. Także tak. I ona tu będzie bronić tych otyłych, co się obzeraja i potem tak wyglądaja jak ona. Wyglądaja jak ona, bo się obżeraja. I ona je broni. Słuchaj, to jeszcze nie koniec. Żenada, dobrze, że celebrytki nawołują, żeby dbać o siebie, o zdrowie, ruszać się, a nie tylko siedzieć na sofie i wpieprzać fast foody. To a o mnie potem mówi? Jestem gruba. A to o mnie mówi, że ja nawołuję do ruchu? Czy nie, że inne celebrytki. Takie, wiesz, normalne celebrytki. Aha. Mówią o tym, że nie powinnaś siedzieć na sofie. Ale to w ogóle... Ja naprawdę, to o mnie piszesz, to ja powiem. Mnie to w ogóle zastanawia, kto wkręca innym ludziom, że studia medyczne zajmują tyle czasu. Przecież ktoś cię obserwuje, już wie, czy ty jesteś chora, czy ty jesteś zdrowa, czy ty leżysz na sofie. A, bo ty ostatnio nową sofę kupiłaś. A, niepotrzebnie się nią chwaliłam. No właśnie. Jeszcze taka niewysiedziana, jeszcze nie ma takiej dziury od siedzenia. Nie, już na pewno i chipsami jest, niepoplamiona majonezem jeszcze. My też kupiliśmy ostatnio nową sofę, ale już ten bank jest wysiedziana, no bo wiesz, orki, nie? Orki z Majorki. Orki, orki z Majorki, orki z Poznania. Nie wiem, czy nie mamy tutaj tego samego gościa, bo generalnie ton jest podobny, błędy, no nie wiem, podobne, więc sprawdźmy to. Ciało pozytywność to promowanie otyłości i wagi 150 kilo? Całe szczęście, że ci ludzie nam mówią, ile ważymy, bo mi się tu już myli wszystko. Mi się myli, bo mi się waga przekręciła dwa razy, więc ja nie wiem, o co chodzi. Dobrze, ludzie promują lepsze odżywianie, ćwiczenia jak te celebrytki, a nie te grubaski. Jedz co chcesz, nic nie rób, zarastaj tłuszczem, sadłem, potem tragedia, bo wszystko siada i zdrowia nie ma. Nie ma! Nie ma! Grubasów na ulicach coraz więcej, nawet i wśród dzieci. A większość to wpieprzanie bez opamiętania, a nie z choroby. 18 lat. W ogóle ja mam taki postulat, grubasy, przestańcie wychodzić na ulicę. Tak. Co jest z wami nie tak, ludzie? Mówię, tak. Lockdown dla grupy. Tak. Ewidentnie tutaj to przeszkadza również. Przestańcie wychodzić, ludzie, jesteście grubi, nie wychodźcie na ulicę, to jest brzydkie. Tak, nie róbcie tego. Od lat zajmują się modą plus size, ale ewidentnie w tylu komentarzach to nie mogą się mylić ci ludzie. Tyle razy piszą, że promują otyłość. I wydaje mi się, że w takim razie nakręcam jednak branżę spożywczą dosyć mocno. No właśnie. Bardziej niż odzieżową, bo nikt z tych hejterów nie wspomina o modzie. Ani jeden. Więc tyle lat napędzania, do wpieprzania, wiesz, ta spożywcza branża. Gdzie są nasze hajsy, Daria? Gdzie jest hajs za to nasz? Mi się wydaje, że to jest ten moment, kiedy powinniśmy poprosić naszych sponsorów, właściwie my jesteśmy sponsorami, fast foody.
Tak. Co tam? Gdzie pieniądze są tak. za jedzenie, się pytam. Tak, i z chęcią w następnym odcinku zajmiemy się tym, czym jesteśmy dobre. Na przykład top 5 fast foodów, albo które... top 5 masła. Najlepsze top masła. 5 ma, to ja masła tak. kontra osełka. Jakie są różnice? Tak. Gdzie są szczegóły? To są szczegóły, ale mi się wydaje, że na tym kanale warto byłoby to rozbić na atomy. Poza tym, no umówmy się, komu uwierzycie? Fitlasce, jak wam mówisz, coś jest dobre, czy nam? No hello, no przecież tu dwa śmietniki, kontenery przełażą tak, przez ten organizm. Tak, tak, tak. Jestem jak krowa, mam ile? 9 żołądków? Ile krowa ma żołądków? Coś orka, orka. Z Majorki. Tylko z Majorki. Ewa, no ja ci chciałam powiedzieć, że w ogóle nasz poprzedni wywód nie miał sensu, no. Bo to. Mówiłaś, że tutaj nikt nic nie pisze o modzie. No nie. A słuchaj, jest komentarz o modzie, bardzo krótki, krótko, zwięźle i na temat antymodel. I ja szanuję w ogóle ten nick. Antymodel pisze, co te plus size modelki reklamują, kołdry czy obrusy? I tutaj chciałam od razu dementować, że przepraszam bardzo, ja się nie ubieram ani w kołdry, ani w obrusy. Ja ubieram się po prostu w sklepach typu Decathlon. Tam idę, kupuję namiot taki dla rodziny pięcioosobowej i mam na jedną nogawkę spodni, biorę drugi i spodnie są, wiesz. Wiecie, Daria generalnie jest taką typową, wiecie, konsumpcjonizm, a ja jestem taka trochę less waste. Ja po prostu biorę plandek od Żuka, wiecie, jest vintage i jest funkcjonalny. Ewidentnie kolejna osoba słyszała nasze poprzednie czytanie komentarzy, no i trafia w sedno. Trafia w sedno, tutaj po prostu prosto cios zadany. Zamiast obrażać się i strzelać fochy, to się odchudźcie dla swojego zdrowia. Jak młoda osoba może być tak otyła? Kobieto 40 nie dożyjesz, bo ci wszystko wysiądzie. O nie! Zostało mi 5 lat życia. Właśnie chciałam powiedzieć, że planowałyśmy tak epicką imprezę na twoje urodziny i... Nie. No to ja nie wiem, nie planuj. Ale ja nie byłam na twojej 30, nie będę na twojej 40, bo nie dożyjesz. Chociaż w sumie to może zacznę planować nasz pogrzeb, bo ja jestem niewiele młodsza, więc... Ale, wiecie. Mamy tu też komplement. Aha. Mamy. Jak młoda osoba, czy ja jestem według tej osoby młodą osobą, a wcześniej czytałam komentarze, że to postarza. Kurde, ja bym chciała tej konsekwencji, wiecie, jesteście konsekwentni, moi drodzy hejterzy, w tym, że mówicie, że promujemy otyłość, ale bądźcie konsekwentni, postarza czy jestem młoda? Ja chcę wiedzieć! Wiem przynajmniej, że nie dożyję 40, ale chcę wiedzieć, czy postarza, czy nie postarza. Postarza. Nie wiadomo. Dobrze, tu jest komentarz, który praktycznie w sumie może opisać cały ten odcinek dzisiejszy. O. Sfrustrowana swoją wagą, Ewka próbuje być śmieszna. Smuteczek. Pani Olu przejrzała nas pani. W życiu nikt mi nie wmówi, że z taką wagą, to chyba znowu koleżanka jakaś twoja, bo wysłałaś jej taką, ile ważysz, tak. Można czuć się dobrze. Sama muszę zrzucić jakieś 7 kilo, bo czuję się fatalnie. Ja sobie tak myślę, bo ja jestem pierwsza do wyśmiewania tego typu komentarzy, jak sami wiecie, natomiast kurczę, jest mi przykro, bo babka się czuje fatalnie, musi zgubić 7 kilo. Znaczy, chce. Ale w ogóle wie ile, czyli tak. Jak schudnie 6, to szczęście nie. Nie, to jest jeszcze nieszczęście. Nie. Tak. Ale schudnie 7, to już jest pełnia szczęścia. A jak schudnie 8, to co się stanie wtedy? No to już będzie fit to już życia. Nie to znowu ale pytanie, czy to już wchodzisz znowu na nieszczęście, wiesz. 7 kilo. Wiesz, 7 co mi się kilo wydaje? To jest określone, dokładnie. Najsmutniejsze dla mnie jest to, że mam takie wrażenie, że największe szczęście jej daje to, że mogę cię obrazić. I to, czyli te 7 kilo to nie jest takie ważne. No, pani daje szczęście obrażanie, mi szczęście daje kostka masła. Mamy teraz dowcipnisia, bo w niku ma hach. Ludzie są nienormalni. No, my jesteśmy nienormalne, to już ustaliłyśmy wcześniej. Tak. Znaczy wy ustaliliście, hejterzy. Wszystko wszystkich obraża. Gdyby grubasy tyle energii wkładały w chudnięcie, co w obrażanie się, to by grubasów nie było. Daria! Gdybyś tyle razy się obraziłaś, tak. Wkładała tą energię w co innego, to już byś była szczupła. Po prostu mniej fochów równa się mniej kilogramów. Otyłość nie jest piękna, nie ma w niej nic pozytywnego. A ja myślałam, że otyłość jest taka cudowna i piękna. I ja właśnie tak sobie wchodzę na wagę, piszę BMI na wielkiej tablicy i mówię, Boże, jakie to jest piękne! Jakie to jest piękne! Jakie to jest piękne! It's beautiful! Piękne, it's beautiful!
A w dobie pandemii, tutaj już mamy aktualne dane, bo to jest wszystko proszę na bieżąco. Bardzo. Ludzie tutaj są na liście najbardziej narażonych na powikłania związane z wiadomo z czym. No, jak na otyłą osobę, to powiem Ci, że nieźle przeszłam, bo jak przeziębienie, ale nie polecam, nie próbujcie tego. No dobra, ale wiemy, że jesteśmy podatne, więc zamiast się obrażać, powinniśmy zacząć się odchudzać i nie reagować w idiotyczny sposób na każdy filmik. 23 lajki. Czyli może też nie powinniśmy kręcić filmików. W ogóle kręcić tego filmu. Ludzie, musimy kończyć. Ludzie, tak. Po prostu już nie klikajcie dzwoneczka, nie lajkujcie tego filmu. I nie proście przede wszystkim o filmy na temat hejtów, bo tutaj już hejterzy, a przepraszam, jaki to jest? Głos rozsądku! Nie, to jest głos następny. Tutaj był heheszek. Tu był hahaha. Czyli ja czytam głos rozsądku następny. Zostańcie z nami. No więc następny komentarz, a właściwie nie komentarz, tylko głos rozsądku dla ciebie, Ewa. O, w końcu, głos rozsądku. No właśnie. Prawda jest taka, że ta cała Ewa napędza hejt na szczupłe kobiety. Jakby czym? Tym, że jesteś, tym, tak, że jesteś gruba. Gruba. Napędzam hejt, skoro jestem gruba, to znaczy, że nienawidzę szczupłych, więc tym samym okazuję nienawiść i napędzam hejt. Tak, bo ty pewnie jesteś zazdrosna. Zazdrości, no, napędzam. Te komentarze i filmiki ośmieszające inne celebrytki mają jej przynieść to, co straciła. Czyli uważaj, ciężki kaliber leci, popularność. Ewa, mam kiedyś popularna? No, tak, ale to straciłaś. A, bezpowrotnie. Tak, ale jakbyś na przykład schudła i przestała zazdrościć tym szczupłym laskom. I napędzać hejt na szczupłe osoby. To może będziesz popularna wtedy. Rozważ. I to koniec? Taki głos rozsądku? Tyle? Koniec? No nie, bo tu jest jeszcze, przepraszam, grube panie wiadomo, że są zakompleksione, ślepo w to idą i plują jadem, ale w jej stronę nie wolno, bo to body shaming. Aha, dokładnie tak. Wy nie możecie, my możemy. Na tym to polega. Na tym to polega, to właśnie jest cały body shaming. Agnieszka! Już tak dawno tutaj nie mieszka. O, nie, ale ona pisze. Dlaczego szczupłe osoby zawsze muszą przepraszać grube? No słuchaj, jak nadepnie mi jakaś szczupła na nogę, mówię, przepraszaj! To samo chciałam powiedzieć naprawdę, że jak cię przepchnie jakaś szczupła w kolejce, tak. No to co, ja mam wyjść z domu i cię przepraszać? Jak ja ją przepchnę, zobaczcie, to nic nie muszę. To ja mam się przepraszać. Nie, my nie musimy w ogóle, bo jesteśmy gruba kontra gruba. Jeśli ogląda nas jakaś szczupła koleżanka, bardzo poprosimy o odezwanie się, żeby nas przeprosiła za to, co tu zaszło. Zatrzymajmy tą karuzelę śmiechu. Agnieszka nie skończyła z nami. W drugą stronę to jakoś nie działa. A propos przeprosin, że my nie przepraszamy szczupłych. No nie, to już ustaliłyśmy. Ale to dlatego, że jesteśmy chamkami, drodzy widzowie. Nie dlatego, że jesteśmy grubi. Tak, dokładnie tak. Nie myjcie tego. Agnieszka tutaj to tak trochę, wiecie, pomija z prawdą. Umówmy się, ta pani nie nosi rozmiaru 42 czy 44. No umówmy się. No nie. Umówmy się. Nie, umówmy się, jest otyła. Umówmy się. Niech spojrzy w lusterko. Nie ma takich luster, no proszę was. Za chwilę będzie narzekanie na różne schorzenia. No, jest kilka rzeczy. Może następny odcinek. Następny odcinek zrobimy ponarzekamy. Tak. I mamy tutaj wszystko, to co powiedziałaś, jest prawdą i ma tutaj jeszcze, wiesz, przykład. Oho. Ostatnio byłam świadkiem, jak otyła pani kupująca piwa w sklepie dogryza przy kasie bardzo szczupłej ekspedientce. Może dlatego, że to ja byłam. To była nie lubię piwa, ale... To i tak byłaś ty. Ale ja dogryzam, bo jak widzę szczupłą ekspedientkę, mówię... Słuchaj, a może to jest literówka? Może Agnieszka chciała napisać podgryza? Słuchajcie, to ma sens teraz. Mhm. Ostatnio byłam świadkiem, jak otyła pani kupująca piwa w sklepie podgryza przy kasie bardzo szczupłą ekspedientkę. Na 100% tak to było. To w ogóle byłam ja. Ale bo masła byłam, nie było. By nie było masła, ale ja byłam tam po 22, bo przypominam lockdown dla grubych. Tak. Grubasy, brać się za siebie, a nie narzekać. Czemu promowana jest otyłość, a nie promujecie rozmiarów 38-42, czyli takich, które nosi większość kobiet? Dobra, to teraz potrzymaj. Biorę się za siebie. Nara. Ewa, to ja mam taki pomysł, bo strasznie dużo osób pisze o tym, że nie są promowane ubrania 38.
Więc zróbmy taki challenge, po prostu nakupujmy ubrań w rozmiarze 38. To, ale wiesz, jaki to będzie ciekawy challenge? Na przykład ja pokażę spodnie, założę na rękę. Ale będziesz promować rozmiary 38. No to, bo to, no bo chyba umówmy się, to jest nasza wina, że te tak. rozmiary nie są promowane, prawda? Zdecydowanie. Więc bądźcie za tydzień na kanale Uewy. Kupimy torbę ciuchów tak, w rozmiarze 38. Tak, tak, i będziemy promować normalne rozmiary. Normalne. Normalne rozmiary i... Bo my też jesteśmy normalne. A ja tak. tymczasem biorę się za siebie. Mamy teraz komentarz na pudelku od Jolololo. No, umówmy się, pudelek od jakiegoś czasu ma taką akcję Stop Hate. To czy ta akcja polega na tym, że jest po prostu przed dodaniem komentarza, widzisz, że żeby nie pisać hejtów. To chyba nie pykło. To chyba nie poszło im najlepiej, ale chyba jednak się mylisz, wiesz, aha. bo Jolololo, Stop Hate, to nic nie napiszą o tej plus size. Działa. No, no działa. Działa, czyli widzisz, my tutaj się z pudelka nabijamy, a tutaj to wszystko działa, to jest Stop Hate i on nie napisze. Ja muszę ci powiedzieć, że ja tak strasznie, naprawdę tak strasznie zazdroszczę ludziom, którzy mają tyle czasu w swoim życiu, żeby pisać o tym, że o tym nie napiszą. Tak. Jakby dzwonię do ciebie, żeby ci powiedzieć, że nie mogę z tobą rozmawiać. Rarka. Super, ale jolololo, nie? Jolololo. Jolo. Jolololo, kochanie. I nie ukrywam, że na sam koniec absolutny hit, który wynalazł nam pan reżyser i musieliśmy zrobić krótką przerwę, bo wyliśmy z tego wszyscy równo. Taki mały rebus, ojce na uczucia, mastodont urożony. I słuchajcie, jakby... Dlaczego mastodont? Bo ja na przykład uważam, że ty lepiej się odnajdziesz w roli orki z Majorki. Czy ja sprawdzam w ogóle, bo nie wiem, kiedy mastodont żył i co z nim było nie tak, że jest do mnie porównywany ten biedny mastodont. Tak. A miał 2,4 do 3 metrów wysokości, od 4 do 5 ton wagi. Przypuszcza się, że był dość gęsto owłosiony, choć w mniejszym stopniu niż mamut włochaty. Mhm. Zamieszkiwał obszary leśne. Generalnie zgadzają się tu dwie kwestie. Zamieszkiwałam bardzo długo obszary leśne. Jestem ze wsi, właściwie prawie że z lasu. Jestem... Nie wiem, tego nie powiem. No może to się wytnie. To się na pewno wytnie. Ale to był dobry komentarz. Słuchajcie, ja myślę, że musicie troszkę wspomóc Ewy Cenna uczucia i dać jej troszkę miłości w komentarzach. Tak, ale generalnie hejtem nie pogardzimy, bo te odcinki przynoszą nam tyle radości, że no kurczę, wyczerpałyśmy wszystkie hejty i chciałybyśmy zrobić jeszcze jeden odcinek, ale za jakiś czas, więc dawkujcie nam to, dawkujcie. Tak. No, my sobie będziemy dawkować masło, żeby... Nie wiem, Ewa, nie dobra, wiem. Nie będziemy dawkować nie masła, będziemy. Nie będziemy, będą większe ceny, tak. tylko większe ceny masła. A tak zupełnie na poważnie, to mamy wielką nadzieję, że wy też się tak świetnie bawicie. Strasznie podobał nam się odbiór pierwszego odcinka. Strasznie miłość czytać po prostu, że wy też dostajecie takiej pozytywnej energii. Mamy nadzieję, że będziecie się śmiały razem z nami z tego typu komentarzy. Tak, na dziś to już koniec. Mam nadzieję, że było super, bo moim zdaniem było ekstra. Było i super. Czekam na komentarze oczywiście od was. Normalne, bo te hejty bierzemy zazwyczaj z innych stron, bo tutaj skupiamy świetną społeczność i bardzo wam za to dziękuję, wasze komentarze mnie po prostu zawsze radują, uwielbiam je i bardzo dziękuję za komentarze pod ostatnim odcinkiem, gdzie była Daria, obiecuję wam więcej Darii. To co robimy teraz? No pamiętajcie, żeby wpaść na kanał Ewy w środę o 15 i w sobotę o 15, bo tam czeka na was kolejny filmik. Jeśli nie chcecie go przegapić, kliknijcie dzwoneczek i oczywiście subskrypcję. Zapomniałam wam wspomnieć, że Daria ma Instagrama, więc koniecznie zajrzyjcie do niej. Kurczę, to powoli będziemy kończyć, tak. bo idziemy jeść masło. Także życzcie nam smacznego, a my wam oczywiście pysznej kapucinki i miłego dzionka.